nie sposób na uroczystość Wszystkich Świętych wybrać do rozważania inne miejsce, jak właśnie cmentarz. Tak obserwuję, jak ludzie się wymieniają, przychodząc na cmentarz, by uporządkować groby swoich bliskich. Uroczystość Wszystkich Świętych, pewnie wielu księży będzie tłumaczyć jak zwykle wiernym to, że 1 listopada Wszystkich Świętych to nie jest święto zmarłych, jak wielu mówi, określa ten dzień. Jeżeli już przypisać taki dzień zmarłym, to prędzej 2 listopada, tak zwane zaduszki, dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Natomiast to, że 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, nawiedzamy groby naszych bliskich, przychodzimy na cmentarze, wcale się to nie kłóci, ale tym bardziej nie powinno nas zabraknąć 2 listopada, a może i w inne dni listopadowe warto też przywoływać naszych zmarłych w naszych modlitwach. We Wszystkich Świętych przychodzimy na cmentarze i pamiętamy o tych, którzy odeszli już od nas, których zabrakło w naszym życiu, bo wspominamy grono zbawionych, czyli świętych. I chcemy, aby do tego grona należeli również tych, których kochamy, których wspominamy, których otaczamy naszą modlitwą. Znamy różnych świętych, święty Stanisław, święty Andrzej, święty Jan Paweł II, święta Barbara, święta Jolanta. No, tych świętych jest bardzo wielu i Kościół oficjalnie ich ogłosił, mają oni swoje miejsce w kalendarzu liturgicznym. Ale jest to również dzień, kiedy pamiętamy o świętych, takich niewymienionych przez Kościół, tych, którzy nie mają swojego miejsca w kalendarzu. To są bardzo często ci, którzy ocierali się o nas w naszym życiu, to są nasi znajomi, krewni. Ileż świętych matek, ileż jest świętych babć, rozkochanych w swoich rodzinach, w swoich wnukach, których się mile wspomina. No właśnie, w tę uroczystość wsłuchujemy się w Ewangelię kazania na górze. Pan Jezus mówi, kto jest błogosławiony, podpowiadając równocześnie, kto jest zbawiony, kto jest ukierunkowany na to, by być zaliczonym do grona świętych, do grona zbawionych. Błogosławić, Pan Bóg chce nam błogosławić, błogo, czyli dobrze, dobrze sławić, dobrze życzyć. Naprawdę Pan Bóg chce naszego dobra, On naprawdę chce nas obdarzyć pełnią szczęścia w swoim królestwie. Dlatego ta nasza modlitwa w dzień, kiedy przywołujemy wszystkich świętych i modlimy się za naszych zmarłych, ma bardzo głęboki sens. Błogosławieni ci, którzy należą do Boga. Nam świętość się bardzo często źle kojarzy. Świętość dla nas to bardzo często coś nudnego, nie? To ileś tam odmówionych różańców, dużo czasu poświęconych na modlitwie, nieskalane, bezbłędne, idealne życie. I z jednej strony to nam się wydaje takie nudne, ale z drugiej strony podświadomie czujemy, że no właśnie, takie idealne życie, bezgrzeszne, pełne modlitwy, zadumy, to nas przerasta, że my nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiej postawy i dlatego bardzo często rezygnujemy i bardzo często mamy dystans, uważamy, że to nie jest dla nas. A świętość to właśnie być błogosławionym, wtulić się w ramiona Ojca. Uśmiechnij się do swoich zmarłych, kiedy ich nawiedzisz na cmentarzu i będziesz ich przywoływał w swojej modlitwie. To jest cudowne, że ci nasi bliscy zmarli, oni zwołują swoich bliskich i gromadzą ich przy swoich grobach, bo często ludzie nie mają czasu się spotykać ze sobą, rozmawiać. Dobrze, że przy tych grobach spotykając to się rozmawia o różnych sprawach i każdy się dzieli, co tam u niego słychać, że rodzina ma się możliwość spotkać. Cudowni są ci zmarli, bo oni po prostu dają okazję na te wspólne pobycie ze sobą. Ale pamiętajcie też o tych, którzy właśnie już odeszli, których zabrakło w naszym życiu. Pomódlcie się za nich. Niech to będzie naprawdę dzień takiej jedności, złączenia się w tym poczuciu tego świata z tamtym, że o nich nie zapomnieliśmy. Niech nie będzie to tylko gadka o pogodzie, o polityce, o wyborach i tam o innych sprawach, ale pamiętajcie też o nich w modlitwach. A potem jak do domu wrócicie, może na ten smaczny rosołek, to siedząc przy kawie, potem weźcie dzieci czy wnuki, wygrzebcie z szuflady jakiś album ze zdjęciami. No, teraz to są w komputerze te cyfrowe zdjęcia. No to można odpalić też komputer, ale te stare zdjęcia, żeby pokazać swoich przodków, no to one są na tych
zdjęciach papierowych, to wyciągnąć ten album, pokazać dziadka Stefana, jaki miał sumiaste wąsy, wujka Józka, który robił psikusy często rodzinie, i powspominać, jakie tam kawały mu się trzymały i na co go było stać. Powspominajcie ciocie, babcie, które robiły wspaniałe rzeczy na szydełku. To jest naprawdę wspaniały dzień i można go cudownie przeżyć i właśnie w tym duchu, w tym poczuciu łączności z tymi, którzy są po tamtej stronie, żeby też o tym nie zapomnieć w naszej ziemskiej wędrówce.